Dotacja 150 tysięcy na start dla obszarów wiejskich. Czy kupisz sprzęt używany? Dotacja z lokalnych grup działania w 2024 roku wyniesie nawet 150 tysięcy złotych. Ale trzeba pamiętać jedną bardzo istotną sprawę. W porównaniu do Urzędu Pracy czy preferencyjnej pożyczki wsparcie starcie, niestety, ale zabrania zakupu z dotacji używanych środków trwałych. Co więcej, od 2024 roku wymagany jest wkład własny, który wynosi minimum 35% całej inwestycji, ale jeżeli z własnych środków kupisz używane rzeczy, to nie będą one wliczały się do tej puli 35% kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej wartościowych informacji o dotacjach, zaobserwuj mój profil i skomentuj materiał słowem e-book, a wyślę do Ciebie darmowy materiał z omówieniem wszystkich dotacji na start w 2024 roku.